Dzień dobry, tutaj Michał Gawrysiak. Zapraszam na kolejne kulisy Kapy Piła. Jesteśmy w Krajence, kibice Krajenki gotowi. Przed chwilą pokazaliśmy, jak już się grzeją do dopingu. Z nami Jakub Prangę. Zawodnik Iskry Krajenka, ale proszę bardzo, niestety mamy taką sytuację. Co tu się, Jakub, wydarzyło? No niestety na meczu podczas halówki zerwałem więzadła oraz uszkodziłem łokotkę. No i tak, takie jest życie. Wiadomo, ile przerwa będzie trwała, czy nie? Druga operacja, myślę, że w ciągu miesiąca, czyli rekonstrukcja więzadeł i tak plus minus 9-10 miesięcy. No niestety, takie jest życie piłkarza. Tak jest. Ale opowiedz, co tu dzisiaj, bo widzę, że wspieracie kolegów. Tak, tak. Dzisiaj się zmotywowaliśmy troszkę z kolegami. Jeszcze nie wszyscy przybyli, ale myślę, że będzie nas koło 15 i będziemy głośno dopingować kolegów. Jakiego meczu się spodziewacie? No, wyrównanego. Ciężki mecz, ciężki przeciwnik, jak to wiadomo, z liderem, z Piłą zawsze ciężkie mecze. Zobaczymy. Zawsze ciężkie mecze, ale zawsze wygrywacie albo remisujecie. Albo remisujemy, tak. Jeszcze historia nie pokazała tego, żeby tutaj Piła nas pokonała. No zobaczymy, co będzie dzisiaj, bo z tego, co czytałem, to właśnie w tym sezonie macie taką, jakby to powiedzieć, pasę przełamań i Wapno tam chyba, Wapno Złotów pokonaliście, których jeszcze... Lubasz. Lubasz, tak, 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 właśnie. Z tymi zespołami nie wygraliście, ale w tym sezonie wam się to udało. Pokusisz się o wytypowanie wyniku? 2-1 Iskra. Dobra, dzięki. Dzięki. Dla odmian z nami teraz przedstawiciel Kapy Piła, Krystian Januzik. Krystian, ten sezon to sezon przełamywania szklanych sufitów. Wygraliśmy z Lubaszem, wygraliśmy ze Spartą, wygraliśmy z Unią Wapną, wygramy też z Iskrą Krajenka w końcu. Na pewno będzie bardzo ciężko, bo tu na Angasie naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Widać, że drużyna nasza, jak i przeciwników jest no, zmotywowana, więc na pewno będzie bardzo ciężko o te punkty. Jaki jest fenomen Iskry Krajenka? Dlaczego tak ciężko z nimi nam się gra? Grają naprawdę bardzo taką piłkę męską, taką na skraju faulu i na pewno nam to zawsze nie służy i ciężko nam się z takimi drużynami gra, którzy na nas pressing po prostu cały czas na każdym fragmencie boiska próbują, walczą praktycznie wszędzie i to pewnie dlatego nam się to z nimi trudno gra. Rozmawiałeś z zawodnikami przed meczem. Wiadomo, że brakuje nam 4 punkty w 3 meczach, żeby na nikogo się nie oglądać i żeby być pewnym awansu. Napięcie jest u zawodników? Myślę, że nie. Wiedzą, co mają robić. Są skupieni na tym, żeby dzisiaj zagrać dobry mecz. I wszyscy mają nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży i dzisiaj wygramy i będziemy spokojniejsi. Jeśli byłbyś trenerem Kapy Piła, to na co byś zwrócił uwagę? Jaki byś miał pomysł na ten mecz? Na pewno musimy być skoncentrowani od samego początku do końca, bo tutaj może być mecz na 1-0. Bo tak to może wyglądać, że jedna akcja, jedna bramka i później drużyna przeciwna się wycofa i tak to może wyglądać. No często to faktycznie są bardzo zamknięte mecze. Chyba najbardziej otwarty mecz ostatnio, jaki był, to był jeszcze w A-klasie, gdzie Krystian grałeś, tam przegraliśmy 4-2, ale ty tego meczu nie wspominasz za dobrze. No nie. Przypomnijesz kibicom, co nam się wydarzyło? Dostałem czerwoną kartkę, nie ma o czym gadać. Nie ma czego, było, minęło. Tak jest. Dobra, dziękuję, Krystian. Dzięki. Z nami Dani Czajka. Dani, ostatnio do bardzo dobra forma w juniorach. Parę brameczek wpadło. Chyba dobrze się czujesz, co? No, czuję się już pięknie po prostu. Gotowy do gry. Ostatnio miałeś jakieś problemy zdrowotne, ale to już za tobą? Tak, to już przeszło i będziemy mieć nadzieję, że to już zostało
Za tobą. Za mną. Czyli w razie jakby dzisiaj trzeba było pomóc ławki, to jesteś gotowy? Jestem gotowy. Tym bardziej, że pokażmy kibicom, co tu się wydarzyło. Proszę bardzo, aż tu mi prześwietlają film. Takie nowiusie i takie czyściusie. Przyniosą szczęście? No, ja bym i bosy strzelał blamki, ale w tych butach to na pewno. A w tych to już w ogóle? No w ogóle. Jasne, powodzenia, dziękuję Dani. Dziękuję. Prezesi przed meczowym studiu wyraźnie nam to powiedzieli. W tej chwili pierwszy strzał na bramkę wygrywali, 14 razy zdobywali więcej goli niż przeciwnicy. Teraz dośrodkowanie, strzał i bramka. Bramka dla Iskry Krajenka. Strzelcem bramki z numerem 15 Mateusz Wiedro. I Iskra Krajenka w 8 minucie wychodzi na prowadzenie. Ale w rozmowie przedmeczowej, może za chwilę dokończymy. Kacper Zieliński w słupek strzela głową po dośrodkowaniu Patryka Koca. Prawa noga Kacper Zieliński, lewa Patryk Koc. Tym razem Kacper Zieliński i niewiele zabrakło, jakieś metry od prawego słupka bramki Damiana Wyłka. A tymczasem udało się wydobyć tą piłkę. I Filip Laskowski strzela. Gol! Jest! Gol, brawo! 1-1. To, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli to, co potrafi Dawid Dzikowicz. Dawid Dzikowicz potrafi tą piłkę, mimo że ona nie była łatwa piłka do przyjęcia, ale potrafi ją przyjąć, potrafi ją odegrać. Jeden na jednego w tej chwili z Arkadiuszem Starczewskim, no ale tu o filar defensywy. Myślałem, że sobie poradzi, a sobie nie poradził. I mało brakowało, aby Kacper Zieliński do trzech razy sztuka i za trzecim razem udało mu się trafić. Dość przeżył, delikatnie jest znaczy nie jakoś, że zdenerwowany, ale oj, strzał Radka Wącisza. Przerwa meczu, Iskra Krajenka, KP Piła 1-1, z nami dyrektor sportowy KP Piła, Mariusz Januzik. Mariusz, jakie masz po pierwszej połowie spostrzeżenia? Dużo modlitw, dużo szans, mecz walki. Cieszę się, że wydaje się też, że zdobywałem powoli kontrolę, no ale druga połowa pokaże, że tak jest. No właśnie, ja mam takie wrażenie, że jak na Iskę Krajenka, ja na to, w jaki sposób oni grają, to my naprawdę mieliśmy sporo sytuacji. To prawda, ale wiesz co, zdziwiłem się, że w taką pogodę jak dzisiaj Iskra Krajenka w pierwszej fazie wyszła tak wysoko. Ja z doświadczenia to trochę mi to przypomniało wystartować w sprincie w półmaratonie, a później tak naprawdę dystans zabija. I ciekawy jestem, czy to tu się potwierdzi. Na drugą połowę, jakbyś był trenerem KP Piła? Zostawiłbyś ten sam skład, coś byś zmieniał? Ciężka sytuacja, ponieważ wszyscy grają dobrze, pozytywnie. Myślę, że trener na podstawie tego, co będzie działo się na boisku, a dokładnie kto będzie opadał sił, ma Kacpra Brzezińskiego, Roberta Grenia, więc w ofensywie jest kim pomieszać. Wygląda to ciekawie. No, jest jeszcze Norbert Błaszczyk na ławce, jest Daniel Czajka. Norbert Błaszczyk, Daniel, myślę, że tak naprawdę trener będzie miał dylemat, kogo to naprawdę wpuścić i kto dzisiaj może zmienić oblicze tego meczu. Czy po pierwszej połowie remis 1-1 bierzemy w ciemno? W kontekście naszego awansu do piątej ligi? Czy chcemy więcej? Zespół chce więcej. Zespół po prostu chce przełamać, tak jak to robię od początku, czyli mieliśmy Złotów, Wapno. Tą serię drużyn, z którymi nie wygrywamy, skoro mamy awansować, to warto zostawić kolejną drużynę, z którą wygramy. Tak, kolejny szklany sufit przebić. Natomiast nie wierzę, że Krajenka odpuści. Pokazała już, że potrafi powalczyć. Już widzieliśmy, kiedy mieliśmy dużą przewagę, a później jednak oddawaliśmy pole gry. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie inaczej. No to nawet, żeby daleko nie szukać, to wystarczy cofnąć się do jesieni, do naszego meczu z Krajenką, gdzie po pierwszej połowie prowadziliśmy 1-0 i naprawdę graliśmy super, a skończyło się 3-1 na niekorzyść. Natomiast ja cieszę się z jakości. Uważam, że jakość to powtarzalność i myślę, że dzisiaj powtarzalność zwycięży, bo nie wierzę, że drużyna przeciwna w każdym meczu może mieć tyle szczęścia, że my wykonamy tyle asyn. Okej, dziękuję Mario. Boiska i tam zawodnicy Iskry Krajenka próbują, a konkretnie Mateusz Masel próbuje dogrywać tą piłkę do Damiana Wypchło w zamieszaniu podbramkowym. Damian... Szymon Dawid Dzikowicz, rozegranie na skrzydło do Kacpra Zielińskiego.
Kacper strzał, ale do prawej nogi strzał, ale o jakiej czas się zwiększyła i dlatego taki pomysł trenera Iskry Krajenka. Filip Laskowski. Niewiele brakowało. I zakończył się to żółtą kartką. Wrzutka Patryka Koca, jak zwykle lewa noga. Janek. Janek Stasiak strzelić tą piłkę w pole karne, bardziej niż strzelać. Bardzo kąśliwe uderzenie teraz ze strony Filipa Laskowskiego w 59 minucie spotkania. No widzimy, że Filip dzisiaj się czuje chyba wyśmienicie na tym boisku. Oj, teraz bardzo duży błąd Szymona Turka. Groźna sytuacja, ale sędzia... Protestują gospodarze. Gdzie wydawało się, że sytuacja jest łatwa. Marcin Zaorski strzela na 2-1 w 61 minucie spotkania. Iskra wychodzi na prowadzenie. Pewnym egzekutorem tego rzutu karnego Marcin Zaorski. No i walka rozpoczyna się po raz kolejny od tego, że... ...od tej sytuacji. No i dopiero być może wskazanie sędziego rocznego, ale teraz zabrakło niewiele. Kacper Zieliński, no co on ma pecha dzisiaj w tym meczu. Podobnie Kacper Zieliński strzelał w pierwszej połowie, ale wprost w bramkarza z klubu piłkarskiego Piła. Na razie sobie poradzili, bo akcję rozpoczął Patryk Koc, teraz Daniel Czajka. Ależ to była Kacper Zieliński, wydawało się, że piłka leci w światło. Praktycznie Daniel mógł dalej grać. Przejęcie piłki przez Dawidzikowicz. Aj, było przejęcie piłki przez Roberta Grenia. Super podanie w uliczkę do Roberta Dzikowicza. 1-2, ale mają teraz szansę na to, żeby ten wynik zmienić przy piłce Daniu Czajka. Dani strzela i Damian w broni. Tak, Kacper szybko przyjął sobie bardzo dobrze piłkę kierunkowo. Aj, znowu Patryk Koc uderzył. Niech liczą, czy to się stanie w tej chwili po tym rzucie rożnym Kacpra Zielińskiego. Tym razem Kacper Zieliński podszedł do wykonania tego stałego fragmentu gry. Nie. Ale ojej, to była szansa ze strony Patryka Koca. On już nie jedną taką bramkę w tym. I ponownie zawodnicy Iskry Krajenka przy piłce. Do końca regulaminowego czasu gry zostały jeszcze ponad 3 minuty. A w akcji zawodnicy Iskry Krajenka, którzy mają w tej chwili rzut rożny. Tak. Janek Stasiak był w poprzedniej sytuacji zagrania piłki głową. Ajaj. To... Ależ to było uderzenie ponownie Janek Stasiak przewrotką z wolę. Ale zagrał krótko do swojego kolegi z zespołu. Ten z kolei dośrodkowuje. Tak, widzimy, że Iskra Krajen. I tak, sędzia w 97 minucie spotkania kończy ten mecz. Kończy wynikiem niekorzystnym dla Pilan. Przegrywają oni 2-1 w Krajence po golach Mateusza Wiedro i Marcina Zaorskiego. Dla klubu piłkarskiego Piła bramkę strzelił Filip Laskowski.